Tak wygląda etap z czwartego dnia pracy. Wymurowana jest kolebka na górze. Wymurowane jest pięknie wszystko w środku. Tutaj na mijaneczkę, żeby było tak jak należy. I zostało wybudowanie tutaj z przodu tylko gardzieli dymowej, okna paleniska. No i przyłącza tutaj dymowego z szybrem do komina i będziemy zabierać się za jakąś taką ozdobną tutaj zabudowę tego wszystkiego. To tak to, kochani, wygląda. Prawdziwy piec chlebowy, wymurowany z porządnego szamotu, z kolebkowym sklepieniem. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.